pierwszy stopień wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Już w niedzielę polsko-ukraiński piknik integracyjny. Dzień dobry, jest czwartek, 12 maja. Hanna Karasińska-Pater, zapraszam na wiadomości raciborskie. Czepkowanie to tradycyjna uroczystość zawodowa, która jest pierwszym stopniem wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Dziś, w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek, uroczystość ta odbyła się w Raciborskim Centrum Kultury, gdzie swoje czepki przyjęły 43 pierwszoroczne studentki pielęgniarstwa Raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uroczystość czepkowania rozpoczęła się od wspólnie odśpiewanego hymnu narodowego i okolicznościowych przemówień. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek nie zabrakło życzeń, gratulacji, ale także słów podkreślających wartość tego wymagającego zawodu i wagi obchodzonej uroczystości. Czepkowanie to jest bardzo ważny element identyfikacji zawodowej studentów w kierunku pielęgniarstwa. To rodzaj pewnej inicjacji. To początek waszej długiej drogi zawodowej, i także, mam nadzieję, naukowej. Lampa oliwna, mundur, hymn oraz właśnie ten biały czepek to symbole, na które zawsze będą utożsamiane z zawodem pielęgniarki i pielęgniarza. Pielęgniarstwo to bardzo wymagający i trudny zawód. To misja. To służba, to niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. W dzisiejszych czasach to pielęgniarka, pielęgniarze stanowią wielki potencjał zawodowy w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Dzisiejsza uroczystość, podczas której nastąpi ceremonia ślubowania i złożenia czepka, jest symbolem otwarcia drogi do społeczności zawodowej przy jednoczesnym spełnianiu norm moralnych i etycznych obowiązujących w naszym zawodzie pielęgniarskim. Kreowanie nowoczesnego pielęgniarstwa będzie się od tej pory kształtować z udziałem państwa jako profesjonalnych, zawodowych uczestników pielęgniarstwa. Wszyscy wiemy, że obecnie zawód pielęgniarki, pielęgniarza jest zawodem nowoczesnym, coraz bardziej samodzielnym, przed którym otwierają się coraz to nowe drogi rozwoju. Ale nie możemy zapominać, że ciągle istotą tej profesji jest powołanie, misja, altruizm oraz pasja. Po słowach wsparcia i uznania dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy przyszła pora na główną część uroczystości, czyli na nałożenie czepków oraz uroczyste ślubowanie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. My, studenci pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, uroczyście ślubujemy sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. Ślubujemy. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym. Ślubujemy. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Ślubujemy. Strzec godności zawodu pielęgniarki i położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. Ślubujemy. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. Ślubujemy. Po ślubowaniu. W samym Raciborzu schronienie przed wojną na Ukrainie znalazło blisko 600 osób. Aby dać szansę wzajemnie się poznać, organizowany jest piknik integracyjny. Ma być wesoło, radośnie i multikulturowo. Wiele instytucji i wolontariuszy na co dzień pomaga odnaleźć się uchodźcom z Ukrainy w nowej rzeczywistości. Dla niektórych to Racibórz stał się drugim domem. Jego dopełnieniem są oczywiście mieszkańcy. By dać szansę wzajemnie się poznać, miasto już w niedzielę 15 maja organizuje polsko-ukraiński piknik integracyjny.
Na pikniku może pojawić się każdy i na to liczymy, że przyjdą Raciborzanie, przyjdą uchodźcy, przyjdą osoby, które ich goszczą. Program jest oczywiście przygotowany przez nas, są atrakcje muzyczne, kulinarne, będzie grill, ale liczymy też w dużej mierze na to, że te osoby, które przyjdą, przyniosą coś ze sobą. Czy to będą chciały zaprezentować swoje talenty, czy będą chciały poczęstować innych uczestników pikniku swoimi kulinarnymi wyrobami. Tak naprawdę liczymy na to, że to będzie spotkanie, podczas którego będzie można się poznać, zaprzyjaźnić, spędzić miło czas i liczymy oczywiście na dobrą pogodę. Wybrany na miejsce pikniku kemping Obora daje możliwość nie tylko rozłożenia piknikowego koca i miejsce na gry i zabawy na świeżym powietrzu, ale także w razie niepogody będzie możliwość skrycia się pod wiatą. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, czekamy na Was od 14 do 17 w niedzielę. Natomiast już po zakończonym pikniku, nieopodal, bo w Arboretum Bramy Morawskiej odbędzie się koncert w Arboretum. To jest również znakomita okazja, żeby w plenerze posłuchać muzyki. W muzyczny świat Walta Disneya w zaczarowanym ogrodzie zabierze Państwa Golden Trio. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do...